Michał Aptyka, dzień dobry. Rozmawiamy przed koncertem w cyklu jazz.pl w najbliższy piątek w radiowej dwójce. Posłuchaj, ostatnie miesiące, ostatnie pół roku, myślę, to jest dla ciebie okres, który ciężko będzie powtórzyć. Tak, myślę, że znaczy przede wszystkim będzie ciężko powtórzyć, dlatego że nie da się chyba drugi raz zadebiutować. Tak, z całą pewnością. Z całą pewnością, tak. Ale to dość szybko przestałeś być debiutantem, tak bym to powiedział. Szybciej niż norma nakazuje. No w sumie nie wiem, co na to odpowiedzieć. Rzeczywiście ta płyta uzyskała bardzo dobry odbiór bardzo szybko. Mnie to bardzo cieszy. No, jakby widząc, jak wygląda wchodzenie na tak zwany muzyczny rynek przez młode zespoły, zupełnie się tego nie spodziewałem. Wiadomo, że bardzo wierzę w swoją muzykę i jakby dzielę się nią z ludźmi dlatego, że w nią wierzę, ale no jakby nie spodziewałem się, że tak wiele osób też uwierzy w tę muzykę. Jakoś się tak gwiazdy poukładały szczęśliwie. Czasem tak po prostu bywa. Mnie bardzo rozbawiło twoje stwierdzenie, że dotarliście, czy dotarłeś nawet do przedmurza TVN-owskiej twierdzy. Rozumiem, że chodzi o Fryderyki. Tak, tak. A przedmurza, bo jest, w sensie akurat nasza kategoria fonograficzny debiut jakby nie zmieściła się w czasie antenowym, więc byliśmy była tuż tu. Transmitowana w Onecie, z tego co wiem. Wiesz co, ja jestem w Fryderyki trochę zaangażowany, nawet no, powiedzmy, że wirtualnie przynajmniej, ale spotkaliśmy się tam na tej ceremonii. I to jest na osobną dyskusję. Nie ukrywam, że z kolegami trochę pracujemy nad tym, żeby pozmieniać formułę, bo zrobił się z tego, zamiast gali polskiej muzyki, zrobił się program telewizyjny, ale to jest na osobną zupełnie rozmowę. Choć jedną rzecz, którą chciałem podkreślić w kontekście twojej muzyki, to to, że co jest nietypowe jednak, nie tylko chyba u nas, ale i na świecie, w tym roku rządzili kontrabasiści, bo Andrzej Święc też dostał nominację i to dwie w ważnych kategoriach, a ty debiut roku, prawda? Rozumiem, że to są zupełnie inne projekty, niemniej jednak faktem jest. Tak, i jeszcze dodatek w tamtym roku Michał Barański zdobył dwie statuetki. Zabawne też jest to, że to są obaj z nich to moi nauczyciele. Andrzej Święc jeszcze z czasów Bednarskiej, a u Michała Barańskiego wciąż jestem na studiach w Katowicach. Wydaje mi się, że to jest trochę wciąż pokłosie, może nie w moim przypadku, nie do końca, ale pokłosie pandemii, czyli czasu, kiedy w końcu kontrabasiści mieli czas na to, żeby zająć się rzeczami, które może zawsze chcieli zrobić, a może po prostu zrobili z nadmiaru czasu. Z Andrzejem Święcem nie miałem o tym okazji rozmawiać, ale Michał Barański na pewno dokładnie tak to przedstawiał, prawda? Że on bardzo zajęty graniem w przeróżnych składach mógł zrobić coś dla siebie ważnego i to się okazało znacznie większe niż przypuszczał na początku. Skoro ruszyłeś pandemię, to jest taki temat, który zawsze powraca, chociaż już chyba wszyscy mają go trochę dość, ale powiedz mi, czy takie stwierdzenie, które gdzieś w kontekście waszego zespołu przede wszystkim padło, czyli takie wspólne, kolektywne doświadczenie, to zahacza też o pandemię? Z pewnością. Pamiętam, że jak tylko pojawiła się w ogóle informacja o pierwszym zamknięciu z Raczkowskim, z perkusistą naszego zespołu. I właśnie rozmawialiśmy o tym, że to jest pierwsza rzecz w naszym życiu, czyli w ludzi urodzonych po tam 90 roku, która bezsprzecznie dotyka absolutnie wszystkich. Więc jakby to jest doświadczenie, które jakby myślę, że zostanie ze wszystkimi już do końca życia. Ale rozumiem też, że wasze kolektywne doświadczenie to jest po prostu doświadczenie trochę pokoleniowe. No nie wiem, Tymon jest trochę młodszy, ale ale wy traktujecie zespół jako zespół. To nie jest, nie chcę porównywać trochę na wyrost, ale zespół, no nie wiem, takiego Mirosława Witosza, który jest absolutnym liderem, popisuje się solówkami i ma świetnych muzyków towarzyszących, ale jednak towarzyszących. Tak, znaczy to jest akurat zespół, jakby nazwałem od swojego imienia i nazwiska, tak naprawdę trochę z braku pomysłu, bo właśnie nie do końca o to mi na dobrą nazwę,
bo nie do końca mi chodzi właśnie o to, że to jest mój zespół. Może też wynika to z tego, że większość muzyki, której słuchałem i w sumie której słucham nadal, to nie jest tak naprawdę muzyka z solówkami, tylko to jest po prostu muzyka, która ma się wydarzać, która po prostu jest pewną całością, a nie jakby zwracaniem po kolei uwagi na kolejnych muzyków. I myślę, że to się w tym zespole udaje właśnie, że jakby nie jest to. Wszystkie elementy tego zespołu są, myślę, że tak samo ważne. Przepraszam, bo mi coś zatkało. Oczywiście to wytniemy. Coś mi się zaplątało. Ba, ba, ba. Słuchaj, to powiedz, w którym momencie w tej chwili jesteście i też co zagracie w piątek, bo no, w sposób znów nietypowy po Frukstracie okazało się, że w pewien sposób z przyczyn zewnętrznych powstaje druga płyta od razu, tak? Tak, dokładnie. To znaczy, na koncercie w dwójce, w ogóle to będzie koncert też premierowy płyty winylowej. Więc zagramy w dużej mierze materiał właśnie z Frukstraktu, ale pojawią się też nowe rzeczy, które właśnie już przygotowujemy na kolejną płytę, ale głównie to będzie Frukstrakt. Faktycznie, dzięki tam wygranej w konkursie współbrzmienia, nagrywamy, w zasadzie jesteśmy już na etapie przygotowań do kolejnej płyty i pod koniec maja wchodzimy do studia, żeby nagrać drugą płytę. Czy ten trochę zbieg okoliczności, ale szczęśliwy oczywiście i zasłużony, powoduje, że pewien normalny ciąg zdarzeń się przyspieszył, bo z reguły jest tak, że płyta ma pewien proces wydawniczy i w momencie, kiedy się ukazuje i trzeba ją w ogóle grać i promować na koncertach, to niezależnie od tego, że pewnie się będzie zmieniała w trakcie trasy, to dla was, czy dla ciebie umysłowo już jesteście gdzie indziej, bo myślicie o nowych rzeczach, prawda? Tutaj się to wszystko w czasie przesunęło na tak, to znaczy jesteście szybciej już na następnym etapie niż standard wymaga. Tak, chociaż dla mnie to jest w sumie, jak się tak zastanowić, to dość normalna sytuacja. Myślę, że dla wielu muzyków, którzy grają w różnych projektach, bo granie w wielu projektach jednocześnie powoduje, że cały czas musimy się przelogowywać z jednego materiału do innego. A tutaj jest o tyle, wydaje mi się, że różnica mniejsza, że wciąż to są utwory, które przynajmniej ja bardzo dobrze znam. Ja nie mam jakiegoś takiego poczucia, żeby to były kompletnie dwa oderwane byty. Te dwie płyty, też właśnie przez to, że czy dzisiaj na koncercie, czy na piątkowym koncercie będziemy grali już trochę mieszany materiał, więc to jest trochę tak, że to jest raczej jeden wielki ciąg, a nie oddzielne płyty. I też wydaje mi się, że przynajmniej jak obserwuję zespoły, które ja lubię, że jest w sumie dość często teraz się zdarza, że zespoły wydają płytę co rok, co dwa, to już jest zupełnie normą. Okej, do usłyszenia i do zobaczenia. Będę miał zaszczyt poprowadzić piątkowy koncert Stefan Stymon, Dwóch Martinów i Michał Artyka, czyli jego Quintet. Dziękujemy, do piątku.